znowu Black Mirror. Jak mów. No, bo dostałem Black Mina. Cicho. No, co się stanęło? Ktoś był z priw? Byłem w sumie obok. Ja mogę jedynie powiedzieć tyle, że te ciała nie padły w tej samej chwili. I taczka padła jakieś 15 sekund temu. A są takie informacje masz? Zobaczyłem, jak jej obrazek się zaświecił na czerwono na Vitalsach. Co, no to skip na Pastinę. Nie! No, normalny skip. Nice. Ty, Westinę. Tak? Bo stało się coś śmiesznego. Wiem. Westina, co wy tam robiliście z tymi sami spółkami? Sobie rozmawiacie ze sobą, bo ja już nie mogę. A mogę ewentualnie zabrać głos w związku z Black Mailem? Tak. Ogólnie to tak, my z Pychakiem znaleźliśmy dwa ciała. Ogólnie to był double kill, bo miałam amnezjaka i strzałka pojawiła się jedna po drugiej. I zastanawia mnie, bo miałam wrażenie, że kogut wybiega z tych weaponsów. Bye, have a great time. Nie wiem, czy Krychak też znaczy, to widziałeś. Znaczy tak, znaczy ktoś wybiegł. To był kogut? Bo ja nie zauważyłem, no właśnie... ja tylko ciebie zauważyłem, przystałem, bo dwa ciała były i stałem. Altruista. Właśnie myślałem, że to jest altruista, dlatego czekałem przed tym i wtedy priv biła i czekaliśmy no, przy tych ciałach. Ja też czekam, ale chyba by dawno się ożywił, nie? Tak, to, no, to był double kill, to był double kill, no. Powiedz co w tej rundzie widziałeś, bo masz być pomocny. Znaczy Westinę, ja mogę powiedzieć, że ja Westinę, nie bo... żyję. Aha. Co? Jak nie żyjesz? U was żyje? U nas to... Tak? Tak? Ale to, czekaj, bo padł tak, padł Tytalan i to na moich oczach, a to dobra, to Westinę z Tytalanem byli loversami jak coś. A to się zbogowało. U nas żyjesz, żyje. Ale jak Tytalan padł, to ty zdążyłeś kliknąć przycisk, no to nie wiem w sumie. Czekaj, a Tytalana miała icebaita? To nie wiem, czy mogę mówić, bo wiem, kto jest zabójcą. A chyba Tytalana miała icebaita? Nie, miałam loversa i zgłosiłam przycisk. Nie, no to jak jesteś loversem, to nie mów. No, nie będę mówiła. Ewentualnie, czy w tej sytuacji Westinę może podać lokalizację, gdzie umarła? Znaczy, ja wszystko widziałem, priv, bo tak, Tytalan padł obok mnie, a Westina padła na przycisku. Aha. No bo na przycisk w sumie wezwała, a to ja mam baton bery. Trochę dziwna sytuacja. Nie powiem. Bo niby Westina powinna umrzeć, a żyje. Ja właśnie chciałem... To pewnie w następnej rundzie jak zaczynę jako dłużek. Się zaktualizuje. Jak ja widziałeś... No? Jak ty widziałeś, kto zabił? No właśnie, właśnie Tytalan padł obok mnie, co nie? Ja chciałem mówić, a. Bo Westina przycisnęła przycisk. Ja mu właśnie się śmiałem. Na przycisku umarła. Bo widziałem Westiny jeszcze z 3 sekundy temu, jak biegła z nim, co nie? No ale od czego umarł Tytalan? Właśnie Tytalan padł po prostu tak o, co nie? Albo to był super, albo Westina zginęła gdzieś. Na przycisku. Albo szerf. Albo szerf. To bardzo dziwne, co to musiało być. Bardzo dziwne. No ja wiesz, to prędzej super, bo jak Westina robiła już no. Ten no to Black Mailer i Tytalan się zbagował. Black Mailer i... Szerefem. To też jest może, opcja. Może ktoś pomyślał, że coś udało. Black Mailował. Ja mogę powiedzieć, że... Ja jego nie oskarczam o to, żeby nie było. Że Blitz nie ogarnęło, to jest hit. O matko. Dobra, to Blitz nie ma co zabijać nawet. Dobra, Horneta też mamy. Jezus, ale armia. Mam Priv, mam Horneta.
nie mogę zabijać Priff i Horneta. Muszę coś wymyśleć śmiesznego. Dobra, Hornet jest wentownikiem naprawiającym światła. Co by to wykminić? Dobra, kamerownik. Widziałeś, co zabił? Zależy, o jakiej kamerze chodzi, bo ja ogólnie przy labie jedynie widziałem Horneta wyskakującego z wenta. Jeżeli no tak, tak, ale nie. Hornet akurat git. Zaufaj mi. Jesteś pewien? Bo... Tak. What the fuck is this? Bo ja mam pewne podejrzenia, że on mógł blackmailować Zola i nic, ale to takie moje nie, znaczy nie? Udowodnił mi jedną rzecz. Laciak z Blackmailer, bo był na lewym reaktorze, Sol dobiegł, on się minął z tym, z Laciak. Laciak i Elikson tam byli. Tak, Elipsona potwierdzę, bo on był pierwszy i potem miałam iść na drugi reaktor, ale naprawiliście. I tam chyba Kogut na lewym. Ja byłem na lewym. Możliwe, że ten super dalej zabił i ten... Bo ja tak, kręciłem się obok tego wenta, zbiegłem w dół i już było ciało i cały czas się kamera świeciła, więc myślałem, że widziałaś, kto zabił. No, bardziej się skupiłam na tym, że Hornet mi jakoś podejrzanie się teleportował wentami. Znaczy, Hornet jest czysty, to na pewno. Wentowej wentowałem. Potwierdzasz Krychak, jak matkę kochasz? On jest czysty jest, naprawdę ciekawe. Ja mogę potwierdzić Krychaka, to też. Jak matkę kochacie? Jak ojca. Jeśli Hornet mówi, że Laciak mógł zblackmailować, to myślę, że można zaryzykować, no. Mógł, ale nie jestem pewien. Ale nie mamy 100% pewności, bo no nie ma. Przykład, generalnie mamy... Mamy ile? 2, 4, 6, 8 osób, a dwóch impostorów prawdopodobnie. Ogólnie Laciak mi się wydał trochę podejrzany, w sensie... On miał taki bardzo dziwny movement, na przykład jak byliśmy w O2 i to było jeszcze przed reaktorem, to on się na chwilę zatrzymał, po chwili był reaktor i to było takie mega dziwne. Dziwnie taski mi się wydaje, na przykład kręcidła by Voider Room. Więc to ja miałbym na Laciaka tak... bym uważał. Jeszcze ta akcja właśnie z blackmailem, to może być też jako stawka, bo on tam był, więc bym uważał po prostu na Laciaka w następnej rundzie. Znaczy wiecie, pewności 100% nie ma, ale też może... No właśnie. No nie ma właśnie, to też ogólnie była cała runda, to też mógł zblackmailerować. Druga była runda. Są dwóch impo, mamy 8 osób. Czyli jest blackmailer i możliwe, że super, tak? Tak, i możliwe, że super. Czemu go wybiegł? A dlaczego w ogóle na Horneta ktoś dał? No właśnie. Może Soul. Ja skipowałam. Ojej, karamba. Ej, dzięki. Tum. Krychak, czy ja ciebie z Soulem nie zostawiała? Nie, serio ci nie pytałem, co się stało. Tak, to Krychak, sorry, ja widziałem to z zewnątrz, ja specjalnie tam byłem, bo się... Właśnie nie, patrz, to tak wygląda. Ja wychodzę z elektryka, mijam Horneta, wchodzę do elektryka i wchodzę do kamer. I tam ciało jest pod kamerami. Serio tak. Wam mówię. Ja nic nie zrobiłem. Nie zdążyłem wejść do kamer jeszcze. Byłeś na kamerach, bo ja waszą twój kamerę zapiałam, kiedy światła zgasły. Nie, czekaj, jak światła zgasły, to już byłem poza elektrykiem. To nieprawda akurat. Jak światła zgasły, to był poza elektrykiem. Ja wróciłem się dopiero jak światła zgasły do elektryka.
To prawda. Czy to jest Hornet czysty i Krychak czyszczący nie. się nawzajem i Hornet jest... Hornet, nie, Hornet, powiem wam tak, Hornet już nie ma przycisku, którym by mógł wam pomagać. On pomagał wam przez 3 razy, nie może więcej pomagać. A ty dałeś mi na chwilę na grupach, z czego jeden był gazdianem? Nie, mówię ci, autentycznie. Dobra, Krzysiu, wiesz co, ja podejrzewam, że jesteś albo blackmailerem, albo superem, bo oskarżałeś Taula, który mówi, że no, niby ten movement jest dziwny i... Mówiłem o Laciaku, że właśnie, że to jest movement dziwny, ale powiedziałem, żeby na niego uważać. Nie głosowałem na niego, to chcę powiedzieć. Żeby tylko uważać, a nie wiem dlaczego ludzie zagłosowali na niego, to jest... Słuchaj, bo to jest tak, że mówisz, że jest ktoś podejrzany, to od razu jest winny, tu nie ma czegoś takiego. W sensie powiem tak, wątpię naprawdę, że Hornet może... W sensie podejrzewam bardzo Krychaka o to i to jest dla mnie bardzo nie, dziwne. Krychak to... raczej nie. Ja byłem na kamerach teraz na końcu. Patrz, ja byłem teraz na kamerach na końcu, ale ja wbiegłem praktycznie pół sekundy dopiero za wami. Ja też widziałem te ciało pod kamerami dopiero. Z tym, że ten, ja Kogut, wątpię, że to był Kogut. Eliksona nie widziałem praktycznie. Eliksson, gdzie mówię? W sensie to Krychak raczej nie jest, bo jak ja wychodziłem z tych kamer, no to ja wychodziłem praktycznie z nim. On wyszedł przede mną. No, kto z tego spóra zawiedzi? A ty Kogut, ja coś o tobie wiem? You know nothing. Ty podejrzewam też coś wiesz? Tak. Więc no. Znaczy ja byłem w labie i potem przyszedłem też do elektryka. Mi się wydaje, że to Zentaya i Elixon, jak jest dwóch impostorów. Tak, Zentaya, tak. Ja myślę, że Zentaya to tak super. Nie, Zentaya nie jest. Ale musimy kogoś wygłosować. Dobra, no nie wiem, no to jest jedyny wybór. No to Krychak. Ja mogę powiedzieć, ja mogę zagłosować nawet na siebie, że nie jestem. Dobra. Okej? Dwóch impostorów zagłosował na Krychaka. O matko. Aha. O matko. Co jest? Dobra. Nie gadaj. Krzysiu nie był, no to... Nie. Mi się wydaje w takim... No. Pani Prit, na pewno. Ale stójcie, bo jakby... To jest dziwna sytuacja, bo Priv cały czas jest na kamerach. I na kamerach było ciało. I Hornet tak jakby wy się kierujecie, a samemu jestem... Hornet zrobił ci teraz światła. Tak. No to jeżeli wy jesteście clear, no to jest Priv albo Kogut, a równie dobrze wy możecie być. Mówię ci, Hornet zrobił teraz ci światło, żebyś mógł przycisk kliknąć. Priv. Na kogo mam zagłosować? Priv. Priv. To będzie strzał na mnie, czy nie? Bajka. Że to się udało. Że to się udało. Jezus, że to się udało. Was idioci? I Hornet, jak nie jesteś inżynierem, a nie jakimś testerem, czy impostorem, to nie skarpa. To ja muszę wiedzieć. Ale dobra, mam jedną uwagę. Ale akurat tak dobrze zagraliśmy. Stop, mam jedną uwagę. Dlaczego ty Tasków nie byś tylko stoi przy tym stole? Ale nas zrobiła z bambuko, no. O Jezu, że to się udało. To jest bez sensu, no. Wow.